Witajcie moi mini, pora na kolejnego F1 vloga. Jeżeli widzicie coś nietypowego, to po pierwsze ogoliłem się, bo idę na bal mistrzów sportu. Po drugie, ważniejsze, naszym studiem nagraniowym jest Lexus LS500, czyli turbo, mega, ultra, luksusowa limuzyna. Dlatego sobie siadłem tutaj z tyłu, właśnie masaż pleców umila mi ten czas. Ten czas będzie dość długi, dlatego że tematów jest tyle do obrobienia, że prawdopodobnie nie wyrobimy się w limicie 40 minut, które mam na telefonie. Zaczynamy od wypowiedzi Roberta, dlatego że ostatnio kończyłem tłumaczenie takie na swoje potrzeby tego całego wywiadu Beyond the Grid z Lipca, który był generalnie fenomenalnym wywiadem zbierającym w całość kariery Roberta w takie refleksje ogólnobojowe, tak to nazwijmy, i generalnie był po prostu fenomenalnym materiałem. I najbardziej rzuciło mi się w ucho to zdanie z samego końca. To był jeszcze moment, kiedy nie mieliśmy potwierdzenia, co będzie z Robertem, nie wiedzieliśmy, czy będzie Formuła 1, i Robert powiedział coś takiego: ja mam więcej do stracenia niż do zyskania, wracając do Formuły 1, bo jeśli się nie spiszę, będę pierwszym, który odczuje poniesioną porażkę, a ja już nie chcę ponosić porażek. To bardzo proste, bardzo fajne takie znaczące stwierdzenie, doskonałe zakończenie tego wywiadu, i wydaje mi się, że całkiem fajnie nas przenosi w obecne czasy, kiedy już wiemy, co będzie się działo z Robertem, i mamy teraz wypowiedzi Roberta dla Autosportu, który wraca do tego momentu, o którym wam mówiłem na bieżąco, kiedy to się działo, między innymi na F1 Vlogu, ale także na moim Facebooku. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to zapraszam teraz serdecznie, bo jest tam dużo materiałów po prostu. Więc teraz Robert opowiada o propozycji od Ferrari. Już kiedy się wszystko stało, to jest ten moment, tak? To jest nowy wywiad. Miałem pewne możliwości, które były moim zdaniem bardzo interesujące, i nie było łatwo powiedzieć nie. Podkreślałem wtedy, tak, że to jest mega ciężki wybór i że ja się cieszę, że na przykład nie ja go muszę podejmować, że to jest, no po prostu była to ciężka sprawa. Ostatecznie jestem kierowcą wyścigowym, nawet jeśli nie ścigałem się od dłuższego czasu. Wygrała mentalność wyścigowa. Cieszę się z podjętej decyzji, ponieważ jest to wielkie wyzwanie. No tak, powód do radości jest bardzo fajny, tak? Po prostu kolejne wielkie wyzwanie w życiu Roberta. Jak wiadomo, Robert jest tym człowiekiem, który za tymi wyzwaniami po prostu mniej lub bardziej goni. No i my też się bardzo z tego powodu cieszymy. Oczywiście ja bym zawsze wsparł decyzję Roberta, jeżeli by uznał, że lepiej pójść na te pozycje kierowcy rozwojowego Ferrari. Prawdopodobnie no po prostu te okoliczności, które by go do tego skłoniły, były po prostu na tyle atrakcyjne. Natomiast ostatecznie też bardziej się ucieszyłem z tego, że jednak Robert pojawi się na torze jako kierowca wyścigowy, nawet jeżeli to jest Williams, który póki co w tym momencie nie rokuje za dobrze, a o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast cały czas jest to powrót na prostą startową. Jeżeli będzie to program mądrze poprowadzony, i chodzi mi tutaj bardziej o te takie czynniki zewnętrzne, to w tym momencie cały czas no, jest to program, który powinien być minimum dwuletni, i jakby to już wystarczający czas, żeby niezależnie od okoliczności wstępnych móc pokazać to, tak, na co stać Roberta w tym momencie. Zresztą nawet wydaje mi się, że w samochodzie, który nie będzie na szczycie tego środka stawki, miejmy nadzieję, będzie to możliwe. Dalej lecimy wypowiedzią Roberta. Niełatwo zostać kierowcą F1, niełatwo przekonać ludzi, że jesteś w stanie to robić i ugruntować swoją pozycję w padoku. Robert często o tym opowiada, o tym właśnie ugruntowaniu pozycji w padoku, o tym, że po prostu, że no musisz wyrobić sobie to miejsce, tak, że samo wejście to jest jedno, ale że jeszcze trudniejsze, o tym mówił Beyond the Grid, jest właśnie sprawienie, że w tym padoku staniesz się uznanym kierowcą, tak, który po prostu, dla którego jest miejsce tutaj bez cienia wątpliwości. Musisz mieć wielką wolę, aby tego dokonać. Przeszedłem to 12 lat temu i ostatecznie uznałem, że mam jeszcze siłę, aby znów to zrobić. Super. Jeszcze raz to warto podkreślić, to jest ta pełna świadomość tego, jakie Roberta czeka wyzwanie, tak, czy nie takie rzucenie się, o, można wejść, biegamy, tylko po prostu bardzo, bardzo przemyślana, mądra decyzja na podstawie doświadczeń, tak, i tego, co się działo po drodze, w tej drodze do powrotu, i pełna gotowość na te wyzwania. Tutaj się, tak, to co powiedział w rozmowie dla Przeglądu, kiedy rozmawialiśmy w Częstochowie, jeżeli nie widzieliście tego na wideo, ja go spytałem: Roberta, co ci życzyć na nowy rok? A Robert mówi: myślę, że wszystkim trzeba życzyć zdrowia, ponieważ ono jest najważniejsze. Oczywiście ułatwiłby mi zadanie dobry bolid, ale powiedzmy, że jeśli będzie zdrowie i kondycja i wszystko będzie na swoim miejscu, to ja już zadbam o resztę. Nic dodać, nic ująć. Bardzo, bardzo mi się podoba taka deklaracja i dużo takiej właśnie pewności tego po prostu, że jest to facet, który wie, co robi, wie, tak, w co się pcha znowu, i wie, jak do tego tematu podjąć po prostu. Cała reszta będzie zależała od sprzętu. Znowu w wypowiedzi dla Autosportu, po raz kolejny, tak, nie boję się, nie martwię tym wyzwaniem i myślę, że mogę sprawić, że to zadziała. Mam wielką szansę i jest to szczęśliwe zakończenie długiej podróży, jaką odbyłem.
happy end, no ale początek czegoś nowego, jeszcze trudniejszego. I teraz jeszcze to bardzo ciekawe, o zmianie podejścia, to co działo się wcześniej, czyli kierowca rozwojowy, kierowca rezerwowy. Gdy jadę samochodem, muszę mieć na względzie, że muszę dawać wartościowe informacje zwrotne i być w stanie jechać dobrym tempem, ale przy tym niczego nie ryzykować. To było też Beyond the Grid, dziś tego nie mówimy, ale innym razem, bo mam to odłożone. Kiedy Robert mówił, jak musiał podejść do tego pierwszego testu w Renault, w samochodzie 2017, tak? Czyli, że no nie mógł sobie pozwolić na to, żeby wypaść z drogi, dlatego, że każdemu innemu kierowcy byłoby to darowane. Gdyby Robert miał taką przygodę, to by od razu powiedzieli, że to jest kwestia jego ograniczeń. Nowa rola. Muszę trochę zmienić to podejście, bo teraz muszę pracować bardziej dla zespołu, jak to robiłem wcześniej, ale też bardziej dla siebie. Muszę się koncentrować na innych rzeczach, co może się przydać, gdy będę się ścigał. To trochę inne podejście. Trochę inne podejście, no prawdopodobnie tak, bardziej ryzykowne z całą pewnością, ale też właśnie ten największy fan, ten ultimate challenge, tak, czyli szukanie tych ostatnich setnych części sekundy. Przejdźmy, jesteśmy ciągle w Williamsie i tutaj trochę chcę przejść przez wypowiedzi Paddy'ego Lowe, o którym będziemy chyba jeszcze dużo mówili. Po pierwsze płaczę po Sirotkinie, ale to już było jeszcze w Abu Dhabi. Szkoda, że nie można mieć trzech kierowców i tak dalej, taki, że no, często podkreślam. Natomiast druga rzecz jest taka, że jest ewidentnie człowiekiem, który bardzo, bardzo teraz no, patrzy w stronę George'a Russella. George to jeden z najbardziej perspektywicznych talentów w Formule 1, które teraz się tutaj znajdują, moim zdaniem, mówi Paddy Lowe. I teraz porównanie do Charlesa Leclerca, co jest takim, no... strzałem dość wysoko, bo póki co Leclerc pokazał się z fenomenalnej strony i no, wysoko zawieszona poprzeczka. Widzieliśmy w tym roku, że Charles, tak, przebił się wygrywając Formułę 2 i mam nadzieję, że zobaczymy podobną klasę gwiazdy i możliwości w przypadku George'a. Też mam taką nadzieję, bo jeżeli jest taki mega fenomenalny i kapitalnym kierowcą, to znaczy, że musi to pokazać tu i teraz, ale właśnie zdaniem Paddy'ego Lowe nie, tutaj się asekuruje, ale powinniśmy być cierpliwi. To, co widzieliśmy przez lata, pokazuje, że różni kierowcy potrzebują różnej ilości czasu, aby zadomowić się w Formule 1. Niektórzy robią to wolniej, inni robią to szybciej. To tak naprawdę nie wskazuje, do jakiego punktu dojdą, kiedy już się w tym sporcie zadomowią, kiedy się w nim zadomowią, po prostu. No i tu się nie zgodzę z Paddy'em Lowe, to znaczy wiadomo, że kierowcy mają różne drogi. Ja to mówiłem ostatnio na tym przykładzie, tak, że jedziemy na tor w Montrealu, na kiedyś ślisko zielono i kierowcy tacy jak Lewis Hamilton czy Robert kilka okrążeń bardzo się zbliżą do optymalnego czasu. Kierowcy tacy jak Sebastian Vettel potrzebują tego czasu więcej, co nie znaczy, że tam nie dotrą. Natomiast cały czas ten kierowca, który wcześniej będzie w stanie wyciągnąć tę prędkość, czy który będzie się wcześniej w stanie pokazać jako kierowca, który się dobija do czołówki, tak, i który nie ma tutaj żadnych kompleksów przed innymi zawodnikami, to jest ten lepszy kierowca. Ten, który będzie dochodził do tego dłużej, to jest kierowca, który po prostu no, jest od niego ciut gorszy. Może z nim walczyć o mistrzostwo świata i może sięgać czasami tego poziomu, ale zawsze lepszy będzie ten, który po prostu szybciej jest w stanie wyciągnąć maksimum z tego, co ma. To jest po prostu, to tak działa. Inaczej być nie może. I podsumowanie ze strony Paddy'ego. Więc zaczynamy kolejny sezon bez żadnych szczególnych oczekiwań wobec George'a. Natomiast w długim terminie myślę, że będzie to jeden z czołowych kierowców tego sportu. Czas pokaże, bardzo możliwe. Tak jak mówiłem, ja mam bardzo dobre wrażenia z tego, jakie obserwowałem George'a i z tego, jak z nim rozmawiałem i z pytań, które ja mu zadałem, naprawdę mega fajnie odpowiadał. Ma bardzo dobrze w głowie pokładane, natomiast tylko i wyłącznie czas pokaże, ponieważ jest to sport, w którym jest naprawdę pełno kierowców, którzy są bardzo, bardzo dobrzy i genialnych od bardzo, bardzo dobrych dzielą naprawdę takie różnice, ale formułuję właśnie takie różnice, robią największe różnice, tak? Takie to się wszystko rozwija o detale. Tak czy inaczej, to co musimy, na co musimy zwrócić uwagę jeszcze raz i ja już to mówiłem wcześniej i to jest tylko tutaj podkreślone, Paddy jest wielkim fanem George'a Russella. Tak jak wcześniej był wielkim fanem Sergeja Sirotkina. Jeszcze Russell powiedział bardzo ciekawie o tym, jak zdobył fotę w Williamsie. Mówi, że Lando Norris mu w tym pomógł. Ogłoszenie Lando, że jedzie w McLarenie, tak wcześnie pomogło mi w mojej walce o miejsce w Williamsie, ponieważ byłem przed nim w mistrzostwach Formuły 2, tak? Przez Norrisa, Norris dostał miejsce w McLarenie. Oczywiście Norris jest synem bardzo, bardzo bogatego taty.
McLaren wierzył, że był wart miejsca Formuły 1. Nie wątpię, że wierzył w to. No po pierwsze dlatego, że jednak na torze się pokazuje, tylko że dużo testuje też, to pamiętajmy. Natomiast z drugiej strony dlatego, że po prostu za nim idą pieniądze, a McLaren jest w bardzo słabej sytuacji teraz. Idzie w tym kierunku, co poszedł Williams. To pokazało, że także z mojej strony można wiele oczekiwać, mówi George Russell. Także fakt, że McLaren zatrudnił Lando. Mi się wydaje, że to nie jest aż takie proste. Prawdopodobnie to dało jeszcze trochę więcej, dodało, położyło większą presję na Williamsie, aby się zdecydowali, że okej, musimy się zdecydować na George'a, ponieważ to jest chłopak, który wygrywa w Formule 2. Myślę, że to jest dość naiwne podejście. Akurat w tym momencie myślę, że jednak decydował szereg innych czynników i gdyby George Russell nie był z Wielkiej Brytanii, jestem przekonany na 1000%, że co by nie zaprezentował, to by nie miał tego miejsca w Williamsie. To jest po pierwsze, a potem jeszcze idzie kilka zależności. Czytałem teorię, że George Russell nie wnosi żadnych pieniędzy. No, szczerze mówiąc, zanim jeszcze wszedł, to słyszałem już, że akurat Williams skorzysta w taki czy inny sposób na tym, że Russell będzie się u nich ścigał. Tak? I to jest naturalne. Natomiast nowe wieści na temat Sergeja Sirotkina, zespół Mahindra. Przetestuje Sirotkina 13 stycznia, to proszę bardzo, jaka data pechowa, po wyścigu w Marrakeszu, czyli Formuła E. I co mówi Sergiej? Formuła E to jedno z najszybciej rozwijających się mistrzostw. Walka tam, poziom tam jest na bardzo wysokim poziomie. Coraz więcej pojawia się producentów, o tym mówiłem od dawna, także Formuła E bardzo przyciąga producentów, bardziej niż Formuła 1. To jest kwestia cen i tego, że bardzo zbliża się do takich ludzi, obserwatorów, którzy normalnie na Formułę E, na wyścigi by nie pojechali na tor wyścigowy, natomiast tutaj, jak jest w mieście pod ręką, no to z czystej ciekawości, co się dzieje w mieście, po prostu tam idą. Więc tak, coraz więcej producentów dołącza do tej serii i są przekonani, że elektryczne samochody mają wielki potencjał na przyszłość. Tak, ale oni są przekonani, że mają wielki potencjał na przyszłość, jeśli chodzi o motoryzację cywilną, o zwykłe samochody. I dlatego się tam pchają między innymi, że to jest jakby taki poligon do rozwoju technologii, na której bardzo, bardzo im zależy. Coraz więcej rozwiązań technicznych pojawia się w samochodach. Jechałem samochodem Formułę E w 2016 roku, ale teraz to jest nowa generacja, to się zmieniło i będzie interesujące zobaczyć, jaka będzie różnica. Okej, trzymamy kciuki za Sergeja, który jest kierowcą, zawsze to podkreślałem, naprawdę dobrym, aczkolwiek no nie zrobił, jakby też w Williamsie może było ciężko, ale jednak to nie jest kierowca na poziomie Charlesa Leclerca, czy jak twierdzi Williams, George'a Russella, o czym dopiero się przekonałem. 3 stycznia, dość ważna data, urodziny Michaela Schumachera, 7-krotnego mistrza świata Formuły 1, zwycięzcy 91 wyścigów i to jest rekord jeszcze niepobity, Lewis teraz ten rekord ściga, więc warto trochę się pochylić nad tą postacią, dlatego że jest mi to postać bardzo, bardzo bliska. No, ja od początku, kiedy oglądałem Formułę 1, zauważyłem Michaela Schumachera, to był tam 92 rok, ale 93 rok to jest taki sezon, który już obejrzałem od deski do deski, nagrałem wszystkie wyścigi na VHS-ie. Jeszcze gdzieś są te kasety. I po prostu już się wciągnąłem totalnie i tak i nigdy nie dałem się z tego tematu wyciągnąć. No i to jest ten moment, no, kiedy w siłę rośnie właśnie Michael Schumacher i to jest to takie nie zderzenie, ale takie przekazanie jakby pałeczki z pokolenia na pokolenie. Ja w 93 roku kibicowałem Alanowi Prostowi, bo mi stary kibicował sennie, więc po prostu tutaj na zasadzie tak, że nie mogliśmy temu samemu, więc Prosty dojechał po Mistrzostwo Świata, zdobył ten tytuł, wyjął go w cuglach, w Williamsie, za skonstruowane przez Adriana Newey'a ze świetnym silnikiem Renault, V10, to były takie czasy. Więc zdobył to mistrzostwo, natomiast tam gdzieś z tyłu oczywiście Ayrton Senna wygrał 5 wyścigów w McLarenie, który się nie nadawał do wygrywania wyścigów i to była właśnie magia Ayrtona Senny. I gdzieś tam z tyłu potykał się z Michaelem Schumacherem. Z tyłu, blisko czołówki. Michael też pokazał się wielokrotnie z naprawdę bardzo dobrej strony, między innymi wygrywając swój pierwszy wyścig Formuły 1 w 92 roku, potem w 93 właśnie kilka, też wygrał jeden chyba, już nie pamiętam, który to był wyścig, czy to była Portugalia? Możliwe. No nie pamiętam, to nieważne. No w każdym razie bardzo dużo takich lekcji odebrał od Senny. Potem się mówiło, że Michał jeździ tak nie fair i brutalnie. Faktycznie był dość bezwzględny, natomiast cały czas to, co go Senna przeciągnął przez te wszystkie szykany i zakręty, wywożąc do krawędzi, to po prostu to jest historia sama w sobie. Więc w momencie, kiedy odszedł Prost, od razu zacząłem kibicować Schumacherowi, dlatego byłem z nim bardzo tak związany emocjonalnie, bo uważam, że jest to kierowca po prostu... Miałem zawsze szczęście do obstawiania kierowców.
Może to nie tylko szczęście. Od razu uważam, że jest to kierowca mega utalentowany i obstawiłem jego. Oczywiście w 1994 roku zginął Senna w trzecim wyścigu. Schumacher po swoim pierwszym tytule dedykował swoje mistrzostwa Ayrtonowi i powiedział, że no, dla mnie było jasne, że ten tytuł zdobędzie Ayrton. Ayrton startował wtedy w Williamsie. Schumacher jechał w Benettonie z silnikiem Forda V8. I zdyskwalifikowany w sumie z czterech wyścigów, znaczy z dwóch zdyskwalifikowany, kiedy był, zdaje się, odebrali mu drugie miejsce w Grand Prix Anglii i chyba zwycięstwo w Grand Prix Belgii. Do dwóch nie został dopuszczony po aferze, która była w Grand Prix Anglii, która była w dużej mierze tak naprawdę winą FIA, która nie potrafiła podjąć odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie. I doprowadziło do tego, że Schumacher nie zjechał na karę, która była przyznana w złym momencie i w ogóle nieadekwatna do przewinienia. A po drugie, nie respektował czarnej flagi, więc jeszcze mu walnęli dwa wyścigi. Więc popatrzcie sobie z perspektywy tego, co się dziś dzieje, co kierowcy mogą wyprawiać na torze, jakie mogą robić rzeczy, jakie dostają kary. I wyobraźcie sobie, że jakikolwiek kierowca walczący o Mistrzostwo Świata przez FIA zostaje wyeliminowany z 25% sezonu, czterech wyścigów. Przecież to był skandal, nie? To było, ewidentnie FIA obstawiało swoich, no to ten. I mimo tego Schumacher zdobył Mistrzostwo Świata, to pierwsze, najfajniejsze, w sławetnym wypadku na torze Adelaida, kiedy Damon Hill, znaczy najpierw popełnił błąd i otarł się o ścianę, Damon Hill atakował go w kolejnym zakręcie, Michael zamknął drzwi, w tamtych czasach można było tak zrobić, Damon się odbił, Schumacher pojechał tak bokiem i wylądował w barierze i wyszedł z samochodu, Damonowi pękło zawieszenie i w ten sposób Michael Schumacher zdobył swój pierwszy tytuł. Pamiętam, jak Schumacher się pojawił w Warszawie, to dość ciekawa anegdota. To było po 1997 roku, kiedy w podobny sposób próbował powstrzymać Villeneuve'a przed odebraniem mu tytułu, tylko że wtedy nie wyszło i Schumacher został jakby z całego sezonu zostały wykreślone jego punkty, zdyskwalifikowany z tego sezonu. I dostał karę taką, że jeździł FIA promując ich akcję 10 sekund, które mogą ci uratować ci życie. Zresztą bardzo fajna akcja, która mówiła, że trzeba zapinać pasy, że trzeba zobaczyć, czy nic nie ma na tylnej półce, bo jak w coś uderzysz, to się rozpędza i może ci urwać głowę po prostu. I jeszcze była jakaś trzecia rzecz, której nie pamiętam. Pamiętam, że była konferencja w hotelu Sobieski i wtedy zupełnie niechcący podpadłem pewnemu ważnemu redaktorowi, który prowadził te konferencje. Ponieważ, opowiem wam, bo to jest fajna anegdota, tam była taka sytuacja, że proszono, żeby zadawać pytania po angielsku z sali konferencyjnej i nagle zgłosił się chłopak jakiś i mówi, tam przedstawia się, jestem z roweru Błażeja, był taki program dość dziwny, młodzieżowy w telewizji polskiej i zadaje pytanie po niemiecku, pytał Schumachera, czy jeździ na rowerze. Więc ponoć po dziś dzień ten redaktor prowadzący konferencję opowiada, jaki to był ze mnie cham, że to ja, mimo tego, że on mówił, żeby nie mówić po angielsku, że ja żeby mówić po angielsku, że ja zadałem pytanie po niemiecku. Przy czym od razu zastrzegam, po niemiecku nie mówię, nigdy nie mówiłem. Tak więc tak, to jest taka anegdota związana z tym, z pobytem Michaela Schumachera. Dość zabawna. Zatem tak, Schumacher prowadził nowy poziom w Formule 1 i to był ten poziom takiego zaangażowania, choćby to, co mówił Ross Brown, tak, że woził ze sobą siłownię na wiele torów czy na testy, żeby pokazać innym kierowcom, że po jazdach, po testach jeszcze idzie trenować na siłowni. Więc zupełnie inne podejście do przygotowania fizycznego, o wiele jeszcze takie bardziej rygorystyczne i pokazał, że ta prędkość jest o wiele większej liczbie detali, typu właśnie współpraca z zespołem, kolejne wspomnienie Browna, tak, że kiedy tylko z samochodem coś było nie tak, to po prostu Schumacher stał i walił w moje drzwi i nie wyszedł, dopóki nie ustaliliśmy, co robić dalej. Więc no, takie szukanie prędkości w bardzo wielu różnych detalach i całe to pokolenie kierowców, którzy przyszli po nim, którzy teraz jeżdżą, typu Vettel, typu Lewis Hamilton, typu Robert Alonso przede wszystkim, czyli trochę starszy, i Kimi Raikkonen, to są kierowcy na tej styczności, którzy w dużej mierze, szczególnie ci trochę młodsi, no idą tym torem profesjonalizmu, który wytyczył Michael Schumacher. No cóż, z całą pewnością wiem jedno, że Schumacher został pokonany w równej walce. A jeszcze jedna rzecz. Schumacher zawsze wygrywał w swoim każdym pełnym sezonie startu Formuły 1, dopóki do Formuły 1 nie wrócił w Mercedesie, ale to jest inna sprawa. Schumacher został pokonany przez Fernando Alonso, o tym mówiłem wam wielokrotnie, to jest bardzo fajna historia, dlatego że do dziś no, ludzie z Renault twierdzą, że mieli, że ich samochód co do zasady był zazwyczaj wolniejszy od Ferrari o jakieś tam 2-3 dychy jakoś tak. Co normalnie ludzie nie mówią, raczej zespół nawet jak ma wolniejsze auto, no to bierze zasługi na siebie. To jest ich taki przejaw uznania dla Fernando Alonso, który Schumachera w tym sezonie 2006 pokonał. Tak w 2005 roku to wtedy był ten, jeśli dobrze pamiętam, był ten debilny przepis, że opon nie można było zmieniać w wyścigach, co było totalnie krytyńskie. Można było tylko tankować samochody i wtedy Bridgestone po prostu nie zrobił żadnej opony takiej
porządnej Michelin wszystko zgarnął, wtedy o tytuł walczył Alonso z Raikkonenem, który miał mnóstwo awarii w tym sezonie, prawdopodobnie zdobyłby Mistrzostwo Świata właśnie on. Natomiast też Fernando jeździł fenomenalnie. Pamiętam, że wtedy Schumacher znowu wygrał swój kolejny wyścig w pełnym sezonie, to było słynne Grand Prix USA, kiedy wszyscy kierowcy na Michelinach po okrążeniu zapoznawczym zjechali do boksu, bo na tym łuku takim profilowanym pękały opony. I FIA nie chciała pójść na ustępstwa, nie chciała wstawić sztucznej szykany, podyktowali im rozwiązanie, żeby za każdym okrążeniem zjeżdżali kierowcy do boksu i przyjeżdżali przez nie boksu w całym wyścigu, żeby nie jechać przez ten profilowany łuk wyjęty z toru Indianapolis. Takie rzeczy się działy w Formule 1 w tamtych czasach. Wtedy Schumacher wygrał zresztą po bardzo ostrym manewrze na Rubensa Barrichello, za co Rubens Barrichello nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni się na Michaela pogniewał. Ten drugi powrót do Mercedesie dość niefortunny, to jest dość ciekawe, pochwalę się znowu, ale no ja od początku przewidywałem, że Schumacher tego nie pokaże. Pamiętam nawet taką dyskusję, to był taki nabór do powstającego właśnie zespołu Verva Racing w Porsche Super Cup. Jechaliśmy autokarem, ja byłem wśród jurorów, ja i między innymi Michałek, i jechaliśmy z Kubą Giermaziakiem, Robertem Lukasem, Maciek Steinhoff, Karol Basz, i trwała dyskusja na temat tego, czy Schumacher sobie poradzi, czy nie poradzi. I pamiętam taką dość ostrą szczególnie dyskusję z Hockiem, który twierdził, że i wszyscy w ogóle twierdzili, poza Kubą, który tam raczej siedział na uboczu, że Schumacher na pewno wyjdzie i rozwali system, a ja twierdziłem, że nie wyjdzie i nie rozwali systemu, dlatego że tam, że ma 3-letnią przerwę, to jedna rzecz, 3-letnia przerwa to dość dużo, chociaż teraz wchodzi kierowca, który ma 8-letnią przerwę. I myślę, że nie będzie to grał takiej roli, ale przede wszystkim dowodziłem, że ci kierowcy, z którymi Schumacher teraz będzie się musiał potykać, to nowe pokolenie, to są kierowcy od niego lepsi. Z tego względu, że talent jest niemierzalny, ale prawdopodobnie mają go jakby podobnie, natomiast to są kierowcy o wiele lepiej wyszkoleni, dlatego że wyścigi idą do góry cały czas nie tylko w Formule 1, ale także w niższych kategoriach. Na przykład w kartingu, gdzie jest teraz telemetria, tak, już dość daleko posunięta, więc wszystkie te młodsze pokolenie, one po prostu przychodzą coraz lepsze. Zresztą na to mam inny cytat bardzo fajny z Fernando Alonso. To jest też coś, co ja w wielu dyskusjach podpadam wielu osobom, które twierdzą, że z całym szacunkiem, że Ayrton Senna był najlepszy na wszystkie czasy. I wtedy mówiłem, kochani, był wybitnym kierowcą, najlepszym na tamte czasy, ale gdyby wziąć tamtego Ayrtona Senna i wstawić do obecnej Formuły 1, to raczej wątpię, żeby tak błyszczał, żeby był tak wysoko, dlatego że ci kierowcy obecni są o wiele lepiej wyszkoleni. Co innego, gdybym się urodził teraz i teraz się rozwijał, to inna sprawa. Natomiast to już jest takie akademickie. Willi Weber, czyli menedżer Schumachera, bardzo ciekawie opowiada o tych czasach, kiedy Schumacher wrócił do Mercedesa. Wezwałem go i powiedziałem, proszę, nie rób tego, możesz tylko przegrać. Był siedmiokrotnym mistrzem świata, który nie miał nic do udowodnienia, ale naprawdę chciał jeździć. Uznałem, że to dobrze, ale nie z moim udziałem. Czyli tak, Willi się wycofał, on też przewidywał, że będzie bardzo ciężko i faktycznie Schumacher wszystko przegrał, bo wtedy chyba na te 3 lata tylko raz stanął na podium, nigdy nie wygrał już wyścigu, kiedy wcześniej wygrał w każdym sezonie. Znaczy dla mnie to nie przekreśla legendy Schumachera i w żadnym stopniu, tak? To cały czas jest kierowca absolutnie wybitny w swoich czasach i być może najwybitniejszy w historii Formuły 1. Natomiast no, to też pokazało, że ten Rosberg, Nico Rosberg jeździł w drugim Mercedesie, tak? Nico Rosberg był od Schumachera szybszy. Nico Rosberg z jednej strony niedoceniany moim zdaniem, ale z drugiej strony nie kierowca z tej półki co Lewis Hamilton. Chociaż bardzo blisko, tak? To raczej kierowca z półki Sebastiana Vettela, tak więc no wyobraźcie sobie, co się wydarzyło. Ta legenda, gdyby Schumacher nie wrócił, ona by żyła, prawda, i byliby fani, którzy by do dziś mówili, że nie, on był najlepszy i że w ogóle, że jakby dziś wrócił tamten Schumacher, to by wszystkich rozwalił, tak, naiwnie. Natomiast by byli, no, a teraz mamy po prostu typowy przykład na to, że każdy ma swój czas, każdy owoc ma swój czas, jak to kiedyś Robert powtarzał. I ten czas owocu, tak, Michael Schumacher przeminął, zanim on przestał jeździć, tak, że Schumacher wrócił po prostu, kiedy już ten jego czas przeminął. I na koniec no, pojawiła się na Facebooku informacja, komunikat od rodziny Michaela Schumachera, który cały czas tak walczy o powrót do zdrowia. Możecie być przekonani, że robimy wszystko, co w naszej mocy, wszystko, co jest, leży w możliwościach człowieka, aby mu pomóc. Proszę zrozumcie, że tak, że po prostu zgodnie z życzeniami Michaela takie wrażliwe tematy, jak jego zdrowie, trzymamy w prywatności. Oczywiście mamy do tego pełne prawo i to jest absolutnie, trzeba to całkowicie uszanować. Natomiast, no, moi mili, jeżeli po tylu latach Michael Schumacher nie
no, nie widzieliśmy go publicznie, no to znaczy, że nie jest w takiej kondycji, żeby się publicznie pokazać, tak? I że cały czas jest to ciężka walka, że ten stan zdrowia jest po prostu ciężki, aczkolwiek no, ostatnio rząd to zdradził, że nie pamiętam, który wyścig, że oglądał z Michaelem Schumacherem. Tak więc no, możemy przypuszczać, że tak, że sprawy idą do przodu i że ta walka trwa, natomiast no, cały czas raczej nie jest kolorowa. Dobra, zmieniamy trochę tematy. Dlatego, że Red Bull, co było do przewidzenia, idzie w śladem, który wyznaczyli Ferrari i Haas. Ciekawe, że rok później to oznacza, że na przykład, że James Key, który został związany z McLarenem i cały czas de facto trwa konflikt o to, bo miał kontrakt z Toro Rosso, nie będzie już szefem technicznym Toro Rosso, ale zespół nie zastąpi go nikim innym. To znaczy, że po prostu teraz Toro Rosso nie będzie szefa technicznego. Marko mówi tak, Helmut Marko, nie możemy mieć takiego samego składu technicznego w Faenzie, czyli tam, gdzie jest siedziba Toro Rosso, gdzie jest siedziba Minardi, i Minton Keynes, czyli gdzie jest siedziba w Anglii, gdzie jest siedziba Red Bulla, Faenza oczywiście we Włoszech, jeśli chodzi o liczbę ludzi. Te koncepty już działają. To jest koncept taki, żeby Toro Rosso bardziej się opierało na tym, co produkujesz Red Bull. To jest no-brainer, tak powinno być od dawna, tylko wcześniej przepisy FIA w pewnym momencie wkroczyła, żeby to ograniczyć bardzo. Teraz to znowu poszło w drugą stronę. Inna sprawa, że James Key nie był zbyt szczęśliwy z tymi postanowieniami, tak, że będą siedzieli. James Key jest bardzo dobrym inżynierem i chce po prostu sam walczyć na swoje nazwisko, nie chce brać jak najwięcej części z innego zespołu, tak mi się wydaje. Ostatecznie te rozwiązania, które chcieliśmy, są na miejscu i było łatwiej je wprowadzić bez Jamesa Key. To stanowisko nie będzie zapełnione. I teraz tak, nasz koncept nie jest dłużej sekretem. Toro Rosso otrzymało 3 ciężarówki pełne części i przejmie wiele podzespołów z samochodów 2018, co jest bardzo dobrą wiadomością dla Toro Rosso, nie za dobrą wiadomością dla Williamsa, bo akurat ten Red Bull tegoroczny prawdopodobnie będzie ciągle lepszy, nie wiem, no, miejmy nadzieję, że nie, ale duże ryzyko jest takie, że będzie lepsze od przyszłorocznego, znaczy zeszłorocznego Red Bull, tegorocznego Williamsa, bo mamy już nowy rok, prawda? Czyli tak, od Red Bull Racing części, tak wiele jak pozwala na to regulamin. Wszystko ułatwiła kwestia silnika, czyli teraz i Toro Rosso, i Red Bull będą mieli ten sam silnik, będzie to silnik Hondy. Cały kompletny tył samochodu będzie od nas. Wszystko, co jest pozwolone w regulaminie. To daje nam drobną przewagę, jeśli chodzi o koszty. No oczywiście zaoszczędzą sporo pieniędzy i, no, i Toro Rosso jakby wyjdzie wysoko. Natomiast pytanie, czy kierowcy Toro Rosso będą w stanie coś z tego wyciągnąć więcej. Moim zdaniem obsada jest taka ryzykowna, no ale nieważne. Dość ciekawe wypowiedzi teraz Maxa o Ricardo, tak? Personalnie nie będę za nim tęsknił. Ale było z nim fajnie i przyjemnie, kiedy był moim kolegą z ekipy. To nieczęsto się zdarza i prawdopodobnie więcej się nie zdarzy. No, czyż będzie przewidywał trudniejszą współpracę z Gasly. Ale czy będę za nim tęsknił? Wierzę, że to Daniel będzie tęsknił za tym, co ma tutaj. I to jest ciekawe. Ricardo oczywiście przeszedł do Renault, długo czekał na odpowiedź Mercedesa. Zresztą nie tylko Mercedesa, ale oni byli tacy niezdecydowani, trochę go odzieli za nos. Jest pien, uważa, że Toto rozważał zatrudnienie Ricardo w miejsce Bottasa. Też się ukazał ciekawy cytat, jeśli chodzi o Toto i Bottasa. I że czekał na odpowiedź do Grand Prix Niemiec, ale przed Grand Prix Niemiec Toto Wolff zdecydował, że zatrudni Valtteriego Bottasa i że nie za bardzo chcieli podpisać wieloletnią umowę z Ricardo. Ricardo potrzebował minimum dwuletniej umowy, no bo kierowca tego formatu w takim miejscu kariery na rok się nie zakontraktuje, tak jak zrobi to chętnie Valtteri, jeśli będzie mógł jeździć w Mercedesie. No cóż, jest to prawdopodobne, że się to rozbiło, natomiast wydaje mi się też, że Toto chciał trochę bronić w tamtym momencie Valtteriego, bo Ricardo na pewno znalazłby sobie miejsce. Mógł zostać w Red Bullu, a jeśli by nie został w Red Bullu, to mógł się przenieść na przykład do Renault, czy miał też inne propozycje. Gdyby Bottas stracił miejsce w Mercedesie, niewykluczone, że miejsca by nie znalazł. Być może by powędrował do Williamsa znowu. Aczkolwiek nie wiem, czy Williamsa byłoby stać na to, żeby go zatrudnić, ale być może podzieliłby losy Heikkiego Kovalainena, który kiedyś startował w McLarenie, też swojego rodaka i został, no, może nie zmiażdżony, tak jak w tym roku Bottas, ale też, no, ewidentnie na tle Lewisa Hamiltona jego kariera dobiegła końca, ale to jeszcze z Bottasem dużo innych ciekawych wypowiedzi. Wracając do Red Bulla, Max bardzo fajnie się wypowiada o Hondzie. Podejście Hondy i jej plany są totalnie inne w porównaniu z tym, do czego przywykliśmy pracując z Renault. Z Renault zawsze to my musieliśmy naciskać. Zawsze ten impuls musiał przyjść od nas.
i był zazwyczaj ignorowany. No, ja w to wierzę, bo jest tam dużo takiej buty i arogancji w Renault jest widocznej, wiadomo od kogo. Teraz jest odwrotnie. To my jesteśmy tak popychani, żeby tak, to na nas się napiera, żebyśmy dostarczali części, tak, części do testów. Potrzebują skrzyni biegów i tego typu rzeczy, które nie tak łatwo jest zrobić, ale Honda chce testować. Robią więcej kilometrów niż w hamowni, tak na stanowiskach testowych, niż my robimy na torze. Może to nie wystarczy, aby być szybkim na każdym torze, ale musimy robić kroki naprzód podczas sezonu, jeżeli mamy walczyć o tytuł od sezonu 2020, czyli to jest ten cel. Jeszcze z takich ciekawostek, Toro Rosso wydało 2,3 miliona euro, to tak w ogóle poza konkursem, na naprawy bolidów w zeszłym sezonie. Wydało mi się, że więcej. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, że Tost był zdziwiony, jak mało Honda wiedziała o konstrukcji samochodu i w ogóle o Formule 1, jak działa Formuła 1, o tym też Brown mówił i to jest kolejna skada z czasów McLarena, tego i to są kolejne błędy McLarena, że tak, że Honda nie ogarniała się w Formule 1, że była trzyma, chociaż Hondy też, bo to sam i producent silnika powinien się jakoś w tym kierunku tak bardziej napierać, natomiast no cały czas to pokazuje, że nie można było wymagać od Hondy, żeby robiła świetne silniki, bo McLaren zbyt dużo miał takich dziwnych wymagań i nierealnych, niedopasowanych do rzeczywistości i zbyt mało tak pozwalał Hondzie się rozwinąć, tak szczególnie jeśli chodzi o tę koncepcję zera. Tymczasem w Renault Cyril Abitbol, jeżeli mówimy już o arogancji, to ile zyskaliśmy, te postępy jakie robimy od strony silnika są znacznie większe niż te, które kiedykolwiek zrobiliśmy podczas przerwy zimowej. Znacznie większe. I także postępy jakie robimy obecnie w tunelu aerodynamicznym są znacznie większe niż zrobiliśmy je wcześniej. To dobra wiadomość dla Ricardo, bo no póki co Renault jednak dużo bardzo traciło do tej pierwszej trójki. Ale musimy być też ostrożni, jeśli chodzi o tunel aerodynamiczny, dlatego, że zmieniły się przepisy. I wiecie, że kiedy to się dzieje, jest największy reset. Tracisz docisk aerodynamiczny i potem szybko starasz się go odzyskać. Tak to wygląda zawsze w Formule 1. Więc ciężko jest rozróżnić między tym, co wynika ze zmiany przepisów, a co wynika z tych efektów naszej restrukturyzacji. No bo Renault, duża restrukturyzacja i zatrudnia ciągle ludzi, pewnie będą mieli więcej już niż Williams. Niedawno mieli jeszcze trochę mniej, teraz pewnie będą mieli więcej. Ale patrząc na nasze moce przerobowe, na inżynierów, na to jak się rozwijamy, na design i produkcję, wszędzie to przyspieszyło. No dobra, zobaczy się jak to się rozwinie. Tutaj duże nadzieje, jeśli chodzi o Daniego, też o przejście Ricardo z topowej ekipy Formuły 1. Bardzo fajnie to ujął Nico Hülkenberg. Przyniesie ze sobą powiew świeżego powietrza i z pewnością będzie miał informacje z Red Bulla dla nas. Jak ustawić na przykład jak ustawić samochód, które będą dla nas interesujące. Oczywiście jako kierowcy nie jesteśmy inżynierami, a już z pewnością nie jesteśmy specjalistami od aerodynamiki. Nie może nam powiedzieć, jak zrobić te bashboards, czyli te deflektory, czy tablice boczne, ale może nam pomóc w wyjaśnieniu, co zrobił Red Bull z różnymi systemami, albo ustawiając samochód. Wiecie, to jest transfer technologii, teoretycznie zakazane, no ale pewnych rzeczy nie da się oduczyć i kierowca będzie naturalnie dążył do tego, żeby wykorzystywać tę wiedzę i to zwróćcie uwagę, to jest super ciekawe zagadnienie, dlatego że jednak Renault tradycyjnie ma świetną mechanikę i to jest samochód, który się prowadzi bardzo dobrze mechanicznie, z aerodynamiką różnie bywało, natomiast jest tyle kierunków, które można powziąć, jeśli chodzi o zestrojenie tego wszystkiego, co jest w samochodzie. Są to bardzo skomplikowane systemy i podejście do opon i nie wiem, sprężyny, stabilizatory. To jest sam początek wyliczania wszystkich tych, że naprawdę ciężko jest znaleźć, wyszukać te optymalne kombinacje, bo one są de facto nieskończone. Więc tutaj widzimy radość Hülkenberga, że przyjdzie z najlepszej ekipy, jeśli chodzi o nadwozie, kierowca, który będzie miał być może jakieś pomysły zupełnie inne, jak można podejść do ustawienia samochodu. Nawet jeśli to jest inny samochód, to sam pomysł może być naprawdę bardzo, bardzo dobry. Bardzo ciekawy wywiad się ukazał na Formula1.com z Lawrencem Strollem, który dotyczy planów Force India. I w ogóle bardzo ciekawe się to rozwija. No, Force India jest mega dobrym zespołem. W krótkim terminie chcemy walczyć w miejscu, w którym jesteśmy, tak? Czyli chcemy utrzymać tę pozycję, którą mamy. W średnim terminie chcemy starać się walczyć o trzecie miejsce zamiast czwartego, czyli wejść do tej pieczowej trójki. W długim terminie
Kiedy zmienią się wszystkie przepisy, mam nadzieję, że będziemy jednym z najwspanialszych zespołów w padoku. Też trzymam za to kciuki, zasługujecie na to, chłopaki, kurde, przy waszych budżetach, przy waszej historii, to, że są tak wysoko. To jest po prostu fenomenalna ekipa. Co ciekawe, Lawrence Stroll przyznał, że on nie chciał kupić zespołu, ale nadeszły obietnice Liberty. Spojrzałem na to jako na okazję biznesową. Łącząc to z czasem, jaki spędziłem na rozmawianiu z Formuły 1, tak, czyli tak naprawdę z Liberty, aby zrozumieć ich wizję od sezonu 2021, którą jest jakiś rodzaj limitów budżetowych i jakiś rodzaj lepszej dystrybucji dóbr, tak, czyli tego, co Formuła 1 zarabia, co jest teraz dystrybuowane bardzo, bardzo nierówno. Lepszej dystrybucji dla małych ekip. To sprawia, to robi dla mnie bardzo wielki sens biznesowy dla firmy takiej jak ta. I tak, i ten model zbliża mnie, tak, znaczy no, po prostu przybliża nas do sukcesu w przyszłości. Pytanie brzmi takie, co się stanie, jeśli te obietnice Liberty nie zostaną spełnione, co jest bardzo prawdopodobne, dlatego że to są tarcia, to jest walka, duże ekipy nie chcą pójść na ustępstwa, więc tutaj Lawrence Stroll zainwestował. Dość mocno, uwierzył w obietnicę Liberty, natomiast no, to się jeszcze może tak, jeżeli to się nie zmieni, to nagle zainwestuje w coś, czego nie chciał. Oddaję też cześć personelowi, Lawrence, i ma rację, już teraz jest świetnie zarządzany ten zespół. Bardzo mądrze, tak, że nie chce tam przychodzić, stawiać wszystkiego na nogi i pokazywać, że moje rządy to wam poprawią, bo on wie, że ten zespół funkcjonuje bardzo dobrze, że brakowało im pieniędzy. Robili to od długiego czasu i wykonają świetną robotę i chodzi mi o to, aby ich wspierać i dać im stabilność finansową. Schaffner bardzo ciekawie opowiadał o Otmar Schaffner, szef ekipy teraz, o sytuacji w Force India, tak, o tym, że sezon zaczęli z samochodem zimowym, ale potem nie było pieniędzy na to, żeby wyprodukować części te wyścigowe, więc jeździli samochodem przygotowanym na testy w wyścigach, musieli długo czekać na to, co się wydarzy, nie wiedzieli, jaka będzie sytuacja finansowa zespołu, cały czas to wszystko wisiało na włosku, był to bardzo stresujący sezon, no i mówił, że to jest bardzo ważne. Rola, jaką odegrałem, to było utrzymanie personelu, dlatego, że nie kupujesz tego miejsca dla jego budynków, czy jego ziem, czy zaplecza. Tak, kupujesz go dla ludzi. To jest właśnie to podejście najlepsze do Formuły. To ludzie robią naprawdę, nie tylko Formuła 1. Ludzie są najważniejsi i to jest znowu bardzo mądre podejście. Nikogo nie straciliśmy, ani jednego człowieka. To było coś wielkiego i trudnego, ponieważ zazwyczaj najlepsi ludzie są znani innym ekipom i mają oferty od innych. I oni mieli oferty od innych, od zespołów takich jak McLaren, Williams czy Renault. I nie odeszli. Super. No i cel na sezon 2019. To jest to, tak, środek stawki będzie bardzo, bardzo konkurencyjny. Widzieliśmy, że Haas w tym roku był znacznie szybszy. Renault także zakończyło sezon na czwartej pozycji. Wierzę, że Toro Rosso będzie dzieliło więcej części z Red Bullem w przyszłym roku, wliczając to silnik, a Honda zrobi się lepsza. Więc na środku stawki będzie ciasno. Mamy nadzieję, że będziemy brać udział w tej walce i odnosić tak, sukces, będąc na szczycie środka stawki. Więc czwarte miejsce byłoby w porządku. Wybaczcie, muszę sobie włączyć teraz ten masaż pleców. Bardzo, bardzo mi to pomaga w tych ciężkich chwilach i długich minutach. Bardzo dobry jest ten masaż. No cóż, takie bardzo zdrowe, rozsądkowe podejście. I teraz no, bardzo fajnie wylicza Toro Rosso, Renault i Haas jako te ekipy, które będą bardzo mocne. Jeszcze Sauber może być bardzo mocny, bo naprawdę idzie bardzo do przodu. I w tym momencie się pojawia pytanie, co z Williamsem, tak? Jeżeli naprawdę Formuła 1 się zrobi bardzo, o wiele silniejsza i no i Williams naprawdę musi się postarać, jeżeli ma do tej walki dołączyć po prostu. Wyzwanie jest bardzo, bardzo duże, z punktu widzenia Williamsa prawie misja niemożliwe, ale w Formule 1 nie ma rzeczy niemożliwych, pamiętajmy o tym. Ciekawostka, to dyktuje cel dla Bottasa. Valtteri wie dokładnie, gdzie musi być w przyszłym roku. Musi tak mieć już za sobą całego pecha i jeździć na poziomie równym z Lewisem. To potrzebuje, żeby zostać na sezon 2020. No moi mili, jeżeli tego potrzebuje, to moim zdaniem to jest niemożliwe z kilku powodów. Po pierwsze, Valtteri Bottas nie jest tak dobrym kierowcą jak Lewis Hamilton i ma jedną nadzieję tylko, że będzie od niego lepszy. To jest moment, kiedy Lewis Hamilton znowu będzie miał swoje rozterki psychologiczne i znowu się załamie. Na co na razie nie wygląda, bo znajduje się w najlepszym miejscu, w punkcie swojej kariery, w najlepszym miejscu, w jakim może być, gdzie wszystkie są budowane wokół niego i ma swojego pazia w postaci Bottasa, co sprowadza mnie do
drugiego argumentu, który jest taki, że no nie będzie, dlatego że nawet jeżeli byłby szybszy od Luisa, to zawsze przyjdzie ten Team Order i choćby to mówił milion razy, że mu serce złamało, że w Rosji musiał dać polecenie, żeby przepuścił go, żeby przepuścił Luisa Hamiltona, to i tak prawda jest taka, że tam tak był serca straty taty, to po prostu było bardzo potrzebne, to była słuszna decyzja, natomiast no... Znaczy potrzebna, ona nie była potrzebna, czas pokazał, natomiast oczywiście tu chodziło o kwestię ryzyka, tak? I tego, że po prostu trzeba było zabezpieczać wszelkie punkty na poczet tego, żeby no na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, tak? Gdyby na przykład Luis się rozmyślił, no oczywiście to żartuję, ale no żeby tu i teraz mieć ten tytuł, a nie potem czekać dłużej. Natomiast no nic by się nie stało, jakby Bottas wygrał Grand Prix Rosji. Absolutnie nic by się nie stało. To pokazał czas. Okej, okay, teraz właśnie ten bardzo fajny wypowiedź Alonso, który mówi, dlaczego poziom jest wysoki jak nigdy. To jest coś, co mówię. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź się pokazała, bo raz na jakiś czas to, co zacięte dyskusje na Facebooku, toczyłem ich sporo, dowodząc, że Formuła 1 jest na najwyższym poziomie kiedykolwiek, co jest naturalne, bo działa jak każdy inny sport. Mi to kiedyś, znaczy spytałem o to Trulego, po prostu czy się z tym nie zgadza. Trul powiedział, tak jest dokładnie, dlatego że cały sport idzie do góry. Cały sport się rozwija, jeśli chodzi o poziom, padają nowe rekordy. Formuła 1 jest taka sama. To, co też Robert ostatnio powtarzał, ludzie często zapominają, że motorsport to też sport i działa według tych samych zasad, więc po prostu nawet jeżeli tego nie widzicie, a to widać, że ten poziom jest o wiele wyższy, i w życiu nie było kierowców tak wielu w Formule 1 na tak wysokim poziomie, tak wyrównanym, tak blisko jak teraz. Naprawdę oni są bardzo blisko i kiedyś jak tam Ayrton bił, nic nie umniejszając, bił swoje rekordy tak i zdobywał pole position w Monaco z przewagą tam, nie wiem, 2 sekund czy jakoś tak, no to w tych czasach byłoby to absolutnie niemożliwe w wykonaniu jakiegokolwiek kierowcy, tak, bo poziom jest zbyt wysoki w Formule 1, jest zbyt równy, jeśli chodzi o kierowców. No chyba, żeby startował autem, który ma 2 sekundy przewagi, a jego kolegą z ekipy byłby ktoś wolniejszy od Valtteriego Bottasa, który jest wolniejszy. I teraz Fernando Alonso uzasadnia rację stanu w ten sposób. Myślę, że mieliśmy i prawdopodobnie mamy teraz najbardziej utalentowaną generację, ponieważ wszyscy kierowcy teraz są lepiej przygotowani. O tym pisze i mówi od lat. Spędzają więcej czasu w symulatorach, w różnych kategoriach juniorskich i programach juniorskich, więc gdy dostają się do Formuły 1, są na poziomie, które dekadę lub 2 dekady temu był nie do pomyślenia. To jest święta prawda, tak dokładnie jest. Drugi ktoś powie, że tak, ale z drugiej strony Lewis Hamilton przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów testów, zanim wszedł do Formuły 1 i był, też kiedyś czytałem opinii, to w brytyjskiej prasie, że był najlepiej przygotowanym debiutantem w historii Formuły 1. To bardzo możliwe i to jest też taki argument, wiecie, to jest argument przeciwko szkole, który pokazuje, że być może jednak w tamtych czasach mogło być z drugiej strony trochę łatwiej. Jednak jeśli chodzi o sam punkt wyjścia, o poziom tych kierowców, którzy są teraz, oni są dobrzy jak nigdy wcześniej, bo po prostu poziom ścigania, z jakim się spotykają od najmłodszych lat, jest o wiele wyższy niż poziom, na którym się ścigał jako junior Michael Schumacher, czy potem Fernando Alonso, czy Robert, czy Lewis. Po prostu ten sport idzie cały czas do góry, od dołu, od samych najniższych kategorii. Okej, parę minut na WRC, dlatego że dość zaskakująca informacja. Hyundai żegna się ze swoim szefem Michelem Nandanem. To jest moim zdaniem taka ryzykowna decyzja. Znaczy, co prawda, no ostatecznie to szef ponosi odpowiedzialność za porażki, a Hyundai, no porażką jest to, że musieli zdobyć, są od 2014 roku w WRC i wygrywają rajdy, nie zdobyli ciągle żadnego tytułu, a celem na zeszły rok, i to mówił Landa, kiedy ja z nim rozmawiałem w Monte Carlo przed pierwszym rajdem, było zdobycie tytułu, więc ponieważ stracili tytuł kierowców na rzecz Ogier i stracili tytuł konstruktorów na rzecz Toyoty, no to ktoś musiał polecieć i padło na Nandana. Moim zdaniem, no akurat nie on był do końca, no nie, jest odpowiedzialny, bo jest szefem, ale moim zdaniem mogą się na tym przelecieć, bo Nandan był naprawdę takim dobrym, kompetentnym szefem. Natomiast 2 błędy popełnił największe Hyundai w ostatnich latach. Pierwszy to był moment, ja pamiętam, ja z nim gadałem, że Ogier jest na rynku i oni byli bardzo buńczuczni, tacy, że nie, my mamy, no, nasz skład nam odpowiada, nie będziemy tak, nie mamy miejsca dla Ogiera. Ogiera wyciągnął najsłabszy team, najbiedniejszy team WRC i zdobyli 2 tytuły Mistrza Świata dzięki temu. Tytuł dla kierowców i tytuł dla konstruktorów M-Sport z Fordem, w prywatny zespół, bo ściągnęli Ogiera. I gdyby Hyundai miał Ogiera, to Hyundai miałby Mistrzostwo Świata, bo bez cienia wątpliwości w całym sezonie 2017 w większości rajdów najlepszym samochodem był Hyundai i 20 WRC, ale nie mieli tego kierowcy, na którego trzeba się rzucić. A drugim błędem dużym jest zakontraktowanie Mikkelsena na 2 sztywne lata, kiedy po
fatalnym sezonie 2018, teraz ma teoretycznie gwarancję pełnego sezonu 2019, kiedy absolutnie na ten fotel nie zasługuje, kiedy to Sordo, Dani Sordo powinien jeździć przez cały sezon. I moi mili, te papiery podpisał oczywiście szef ekipy ostatecznie, Michel Nada, ale człowiekiem odpowiedzialnym za kadry i za wybór kierowców jest Alain Penas. Więc no, to nie on wybierał. Szefem zostanie Andrea Adamo, czyli dotychczasowy menedżer oddziału klienckiego. To trochę tak jak się teraz wydarzyło w Citroenie, tak? Pierre Boudard też był szefem tej takiej konsumenckiej dywizji Hyundai'a. No zobaczymy, może to jest dobry wybór, może będzie lepszy od Nandana, natomiast no, w takim punkcie newralgicznym mi się wydaje, że zmiana szefa jest dość ryzykownym posunięciem. Jeszcze zostając przy WRC, Loeb zapewnia, że pomoże Neville'owi, jednak, że nie będzie, że w walce o Mistrzostwo Świata nie będzie Neville'a blokował. I Ogier po testach w Citroenie powiedział coś, co no, powinniśmy wiedzieć, że Citroen potrafi być bardzo szybki, ale tylko w wybranych warunkach i rajdach. I że najbardziej Citroenowi brakuje powtarzalności. I o to tak naprawdę będą po prostu walczyć w przyszłym sezonie. Przejdźmy do ostatniego etapu naszego programu, czyli kolejny fragment z Beyond the Grid. No to jeden z najlepszych wywiadów z Robertem, jaki w życiu widziałem. I mówimy, Robert mówi o tym, co się wydarzyło, tak, dlaczego pojechał w rondę Indy Andorra, dlaczego startował w rajdach, tak, czy po prostu dlaczego tak no, ryzykował w rajdach. Gdy byłem dzieckiem, nie myślałem o Formule 1. Szukałem czegoś, czy też starałem się być najlepszy, jak potrafię, w tym, co robię. Ja to pamiętam, no nie znałem Roberta, jak był dzieckiem, poznałem Roberta, jak miał 17 lat. I on wtedy mówił, no Formuła 1, no, marzenia są marzeniami, ale mu bardziej patrzył na to, że kurczę, no że to jednak jest taki cel bardzo, bardzo ambitny i patrzył na to bardzo realistycznie. Chciał być po prostu najlepszy w tym, co robi i nie miał gwarancji, że dojdzie do Formuły 1. Byłem i nadal jestem fanem rajdów, ale szukałem czegoś poza F1, tu już mówię o czasach, kiedy jest Formuła 1, co uczyniłoby mnie lepszym kierowcą Formuły 1. Próbowałem znaleźć, nauczyć się rzeczy, których inni kierowcy wyścigowi nie mają. To jest znowu, to jest jeszcze bardziej detalistyczne podejście. Mówiłem wcześniej o Schumacherze, dlaczego był kierowcą tak, takim wyjątkowym i nietuzinkowym, jak podniósł Formułę 1 na wyższy poziom. I to jest ten czynnik, to jest szukanie tej prędkości, gdzie inni kierowcy prędkości szukać nie będą, rozwijając się jako kierowca overall, w dyscyplinie bardzo innej, ale jednak w dyscyplinie, w której jeździ się samochodem, w której trzeba być kierowcą. Wciąż uważam, że w pewnych bardzo specyficznych okolicznościach, dzięki rajdom, w których jeździłem bardzo mało, w 2010 roku zdobyłem więcej punktów, niż byłbym w stanie, gdybym nie startował w rajdach. Fair enough, wierzę na słowo. Chodziło o wrażliwość, o wyczucie. Wielokrotnie zdarzało się, że gdy wszyscy zjeżdżali do boksu po opony pośrednie, ja nie zatrzymywałem się. Zostawałem na oponach gładkich i nadrabiałem mnóstwo pozycji. Tych rzeczy nie widać z zewnątrz. Jedyną osobą, która jest w stanie to ocenić i zrozumieć, jestem ja sam. Bo wyczucie na kierownicy, to tylko kierowca wie, czego mu potrzeba. Prawdą jest, że zapłaciłem za to wielką cenę i nadal ją płacę. Ale nie robiłem tego wyłącznie dla frajdy. Za tym coś się kryło. Nie zdradzałem tego, tak, Robert wtedy mówił, że nie, rajdy nie ma nic wspólnego z wyścigami, no ale też nie dziwię się, jeżeli szukał jakiejś tam przewagi, to nie chciał zdradzać, to tak, żeby rywale potencjalnie wiedzieli, tak, że tutaj no, muszą się jakby rozejrzeć bardziej, być może zaniepokoić. Nie zdradzałem tego, ponieważ stało się tak, że pragnienie bycia lepszym, bardziej kompletnym kierowcą, pragnienie znalezienia czegoś, czego nie ma żaden inny z rywali, obszarów, których ja sam nie mogę poprawić, które ja sam mogę poprawić, Bo moim zdaniem w każdej chwili możemy się nauczyć czegoś nowego. Znowu mega fajne podejście do życia. Ja po prostu nie byłem zadowolony z tego, jak jestem dobry. Wow. Wtedy już uznawany przez Fernando Alonso za najlepszego kierowcę Formuły 1 i generalnie szanowany przez tak najlepszych, najzdolniejszych kierowców jako ten topowy zawodnik. On chciał ciągle więcej. Never enough. Chyba to jest to podejście ostatecznie. Chciałem więcej i myślałem, że właśnie rajdy mi to dadzą. I naprawdę mi to dały. Problem w tym, że cena, jaką przyszło mi zapłacić, była zbyt wysoka. I to jest taka najciekawsza rzecz, która mówi nam o tym tak, o jakiejś no, kwestii losowości, tam czy szczęścia, czy pecha i nie wiem, być może tego, że nie wiem, że ludzie mają różne. Niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą. Ja powiedzmy mam, ja nie wiem do końca. Ale są jakieś takie sytuacje, kiedy człowiek no, się zastanawia, czy to jest możliwe, żeby to był zbieg okoliczności, dlatego że jest coś takiego czasami jak instynkt, jak przeczucie. To jest naukowo udowodnione na przykład, że jak poznajemy jakieś tam osoby, że wiele osób z nas ma w sobie taki rodzaj instynktu, który nie wiedzieć czemu
nas ostrzega i mówi, żeby uważać na tę osobę. I powiem wam szczerze, że ja tak też miewam i kilka razy nie posłuchałem tego i za każdym razem potem dostałem po dupie, nie? Że w sensie, że chociaż czasami bardzo daleko się rozwija ta znajomość i wszystko wyglądało naprawdę okej, a potem się okazywało, że jednak to przeczucie pierwotne było bardzo, bardzo prawdziwe. No i tutaj też jest taki... Robby w tym rajdzie miał nie pojechać po prostu. Prawda jest taka, że rajd, w którym miałem wypadek, miał być ostatnim rajdem w moim życiu. Bo wiedziałem, że zespół, dla którego miałem startować w kolejnym sezonie, no nie będę miał pozwolenia na starty w rajdach. Tym zespołem jest oczywiście Ferrari. Ostatecznie były to dziwne okoliczności. Zaoferowano mi start w tym rajdzie, ponieważ zespół miał wyrzutu sumienia, że miałem tak wiele awarii w poprzednich rajdach, które razem przejechaliśmy. Dlatego zaproponowali mi ten start. Pamiętam, że obudziłem się w Walencji w środę. Trwały testy Formuły 1 i powiedziałem sobie, nie chcę jechać na ten rajd. Zadzwoniłem do tego faceta, a on opowiadał, że już zorganizował opony i odcinek testowy. Był tak szczęśliwy, że to wszystko załatwił, że nie chciałem mu powiedzieć, że nie chcę wystartować. Czyli tak to dobre serce Roberta i też chęć jazdy na pewno zwyciężyły nad tym przeczuciem. No i cóż. Potem wydarzyło się to, co wszyscy tak wiedzieliśmy, że się wydarzyło. No, ta historia potoczyła się w tym kierunku 8 lat później. Robert Kubica wraca do Formuły 1. Niesamowicie, że się potrafi pokierować naszymi losami. No cóż, nam pozostaje się cieszyć z tego, zacierać ręce i czekać na ten najbliższy sezon i mam nadzieję także na kolejnego F1 vloga, bo na dziś już kończymy. Idę się szykować na bal mistrzów sportu, a dziś wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.